Cześć. Przed rozpoczęciem filmu chciałbym podziękować Pedro von Polen za subskrypcję mojego kanału. Może będziesz tutaj dłużej na kanale. Jeszcze z takich innych wiadomości. W górnej ankiecie prawdopodobnie będzie pytanie, czy będzie powrót Cube World. Bo mam w planach, pobrałem znowu Cube Worlda i się zastanawiam, czy będzie znowu jakaś seria. Zacznijmy temat. No, otóż jest kilka powodów. Najpierw może zaczniemy od WoTa. Potem przejdziemy do World of Warplanes, ponieważ podejrzewam, że po pierwsze WoT ma większą społeczność, a po drugie Primo podejrzewam, że większość chciała tego WoTa. Spytać się dlaczego. Otóż po odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze to jest kwestia toksycznej społeczności WoTa, która ciągle mnie denerwuje i nudzi po prostu. Ja wiem, że w TF-ie też jest dosyć dużo toksycznych ludzi w postaci jakichś niedojebów, którzy myślą, że jak wyklinają ile wlezie, to myślą, że są śmieszni. Ja wyklinam jak od cholery, ale ja nikogo w ten sposób, w żaden sposób po prostu nie wyzywam i nie próbuję na przykład, nie wiem, go wygonić z tej gry. Bo dosyć często też widzę takich ludzi, to przeważnie na jednym serwerze, gdzie przeważnie siedzą tryhardy grające Deadringerem ze szpiegiem, no, szpieg z Deadringerem i ambasadorem. Jeszcze są żołnierze, którzy walą ile rocket jumpów, ile wlezie i próbują, nie wiem, jakimś mega zajebistym sposobem zabić cię na spawnie. Lub też skauty, które też właśnie robią to samo co żołnierze, tylko nie robią rocket jumpów, bo niestety nie mogą. Jak jeszcze są, które ciągle wyzywają wszystkich, że to ich matka jaka, że powinna zdechnąć, że ich rodzice powinni zdechnąć, że jestem jakimś chujem, jestem cheaterem, jestem wszystkim, kurwa, wszystkim co możliwe, żeby cię wyzywać. I takich po prostu ludzi mam też dosyć, ale widzę w wypadku TF-a, że jest jakiś balans pomiędzy balansem WoTa a TF-a. Ale to może później. W wypadku WoTa praktycznie mamy to samo. Albo jakichś starych pierdzielów, którzy myślą, że oni są tacy mega zajebiści, bo mają taki mega kolorek, że oni tacy, siacy, smacy. I są takie dzieciaki, które wkurwiają swoim niedojebaniem umysłowym. Bo niestety trzeba to nazwać wprost, to jest niedojebanie umysłowe. Że miałem taką sytuację, że na przykład, nie wiem, na jakimś bitwie szkoleniowej sobie po prostu tam jeździłem i się bawiłem, po prostu czułem taki fan z zabawy. Przed wersją 1.0. Jakiś gówniarz zaczął się przypierdalać, który założył ten cały pokój treningowy. Zaczął się do mnie przypierdalać, bo sobie po prostu Wystarczy, że swoim bieda mikrofonem za 10 zł z biedry próbował mnie w jakiś sposób chyba ogłuszyć. To jeszcze przy okazji myśli, że jest takim mega koksem, bo wiecie, bo ja mam premkę 8 tieru, bo mi stary dał, stary 200 dał, to ja mogłem sobie wydać te 200 na WoTa, bo wiecie. No i właśnie to jest jeden z tych powodów, dlaczego nie gram w WoTa. No w wypadku TF-a to jest tak, że po prostu mogę uniknąć tego, bo po prostu mogę po pierwsze zmutować, chociaż w wypadku WoTa to mało kto w ogóle coś gada na czacie głosowym. Prędzej to jest... Wygląda tak, że jakiś płaczek, który przypierdala się bez powodu do ciebie, na przykład, nie wiem, bo ty chujowy wenik zrobiłeś, ty nic nie zrobiłeś w bitwie, a potem się okazuje, sprawdzasz, co taki delikwent zrobił i się okazało, że praktycznie on nie zrobił nic. Że on po prostu, nie wiem, stał, kurwa, i kampił i myślał, że jak zajebie, jak te zrobił, nie wiem, tam kilka damage'a i jest zadowolony, on to jakiś taki mega, że on taki wsparciowy, a się okazuje, że o wiele mniej narobił rzeczy niż ty. Podejrzewam, że większość ludzi też tak miało, że jakieś debile się do was przypieprzały, albo na przykład, że ja grał sobie artą i zaraz wyzywają mnie od niedojebów. No WG pozwoliło, WG w ogóle nie widzi, że trzeba to znerfić, no to jest takie, a nie inne, no co ja poradzę, nie? Kołowce też jakoś za bardzo nie widzę, żeby były tknięte, a ponoć niby coś, dosyć duża społeczność RU też jest przeciwna kołowcom, tak samo jak ci ludzie na EU i jakoś WG w ogóle nie widzi w tym problemu. I kolejnym, teraz przechodzimy do drugiego powodu, takiego od dewelopera. WG, podejrzewam, że gdzieś tak od wersji bodajże może 1.0, bo ja się pojawiłem gdzieś tak w wersji 9.18, kiedy to chyba był właśnie ten cały paskudny buff dla Arty w postaci stana. Że Arta już nie one-shotowała aż tak często, że tylko używał beków, tylko są dwa wyjątki w postaci Lefha i Sextona jedynki, którzy urywają zwykłych pocisków i nie zadawają tego stana. Natomiast chyba bodajże pojazd do 4. tudzież 5. tieru, czyli no ward, mają tego stana. I ja pisałem dosyć często na forum, że ja uważam, że to powinno być znerfione. Tylko pojawiły się też czasami takie małpy na forum, które myślą, że
Bo Arta jest i tak już pokrzywdzona, że nie może one-shotować, że wiecie, bo ona taka jest pokrzywdzona, że tak nie wolno, bo przecież to jest złe. No ja wiem, bo ja gram też HTK-ami i TDK-ami. Ja nie lubię na przykład, jak mi Arta zapierdoli za 600, jeszcze dodatkowo dostaje stana, zranienie załogi, jeszcze uszkodzenia modułów. Już wolałbym ten one-shot. Miałem koncepcję, że zamiast tego stana i splash damage, to zabieramy to i dajemy tam większe prawdopodobieństwo podpalenia. Że im większy kaliber, tym większa szansa na te rozpieprzenie silnika. W ogóle nikt się do tego nie stosował. Niektóre debile myśl, że ten już uznały na forum, że a w sumie stan jest w realiach historycznych też się pojawiał, więc musi być w WoCie. Już się zastanawiam wtedy, co jest kurwa z tą społecznością nie tak. Ja też jestem w jakiś sposób niedojebany. Ja to pewnie, ja to wiem. Każdy z nas ma takie swojego wyłbienie do jeba, który po prostu coś musi odpierdolić, bo inaczej to się nie da, nie? Takie coś musisz kretyńskiego zrobić. Jeden częściej, drugi rzadziej. I ja rozumiem, że ktoś tam może to, nie wiem, w jaki sposób bronić, ale kurwa mać, większość ludzi ma tego dosyć. Większość ludzi ma tego dosyć. Dosyć ma stana, dosyć ma kołowców, dosyć ma art. Można byłoby to zbalansować, żeby to nie było aż takie toksyczne, ale niestety samo WG rozkłada ręce i mówi, że tak. Nie ma za bardzo na to czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówi samo też, że nie będzie kołowców. Potem się okazuje, był nawet o tym filmik, że nie będzie tych kołowców, że to tylko takie mogą być w sumie jakby to nazwać, no takie, że to jest małe prawdopodobne, nie? I potem się okazuje, że tam gdzieś miesiąc, czy tam 2 miesiące po tym się pojawiają francuskie kołowce. To jest w ogóle dla mnie totalnym jakimś absurdem, bo jak widzę te kołowce, widziałem te kołowce na bitwach, to po prostu się łapię za głowę i się zastanawiam, kto to kurwa wymyślił. Bo w War Thunderze, o którym zaraz później powiem, jest to tak zbalansowane, że taki kołowiec, szczerze, jak się wpieprzy na przykład w śnieg, w bagno, zaczyna jeździć wolniej niż jakiś czołg ciężki. Albo tak samo szybko. Czy jakieś inne czołgi, na przykład, nie wiem, pierwsze aerowe francuskie zapitalają mega wolno. To tak samo jak kołowce. Kołowce popieprzają tylko szybko na jakimś betonie, na jakimś asfalcie, na jakiejś drodze, gdzieś. Udeptana droga, to też on tam przejedzie trochę szybciej niż na takim śniegu, bo na śniegu mega wolno jeździ. Czołgi tak samo nawet, ale nie aż tak źle. I tu jest właśnie różnica, że w wypadku WoTa sami deweloperzy nie widzą w ogóle jakiegoś sensu w ogóle balansowania niektórych rzeczy. Jeszcze tam w planach mają ponoć dorzucili, mieli w planach dorzucić chińską Artę i jeszcze brytyjskie kołowce, jeszcze tam jakieś japońskie TDK-i, jeszcze coś. Z japońskimi TDK-ami bym się zastanawiał, o ciekawe, ale szczerze, jak już chińska Arta i kołowce brytyjskie, to już się zastanawiam, kurwa, dlaczego? Dlaczego? Bo już wystarczy, że z tych ostatnich paczek świątecznych dostajemy kołowca francuskiego drugiego tieru. Choć szczerze nie wiem, nie grałem, więc możecie mnie wyjaśnić w komentarzach. Ale po prostu jak widzę te kołowce, widziałem te kołowce, to ja po prostu dostawałem jasnej nerwicy. Dla mnie kołowce to są po prostu coś, co WG powinno zbalansować od razu po następnej aktualizacji. Jak były kołowce, to w następnej aktualizacji powinni to zbalansować. Że to powinno mieć takie opory dla gruntu, że praktycznie każdy myślący człowiek nie wpierdalałby się kołowcem na bagno. Bo od razu by się zagrzebał, albo by tak wolno jeździł, że bezproblemowo każdy czołg z największym zezem potrafiłby go załatwić. Bo wystarczy, że ma kółka, które w ogóle przyjmują za zero, to jeszcze ma dodatkowo mały rozmiar i jeszcze popierdziela jak głupie. Arta też nie jest święta, bo ja uważam, że Arta to też zło i powinno się to zbalansować od razu. I tyle, bo jakoś wafla mogli wywalić, który był pewnie zbalansowany pojazdem, bo miał miękką wieżę i to dosyć dużą, więc łatwo było go rozwalić, ale miał mocne działo. Czyli taki trochę grille z magazynkiem. Grille 15 mi chodzi, tak? No i w wypadku jeszcze takim dosyć dla mnie irytujący była sprawa ta cała afera z Goldem. I teraz tym całym balansem amunicji. Jak szczerze widziałem ten balans, to się łapię za głowę i się zastanawiam, WG, czy wy czasem przyjmujecie debili do tego, nie wiem, czego tam, do tej firmy. Dlaczego wybieracie ludzi, którzy nie potrafią w ogóle w jakiś za bardzo taki logiczny sposób, nie wiem, na przykład może coś nasi klienci będą sugerowali, żeby jak to zbalansować. Bo dajmy na to, na przykład w takim blitzie wszystko, cała amunicja jest zbalansowana, tak uważam. No może tylko hajeki trochę dostają po dupie, ale to trochę inna rozmowa.
Chociaż hajki też w Łodzi nie są jakieś mega zarobiste w wypadku tych takich cięższych pojazdów, bo potrafią zadać nic praktycznie i tylko uszkodzić jakieś moduły, a nie zadać ani jednego damage'a, co w ogóle ludzie też się zdenerwowali, że nie ma. Ale dobra, nie o tym mowa, ale mi tu chodzi bardziej o tego właśnie golda tak zwanego. Że w wypadku było tak w blitzie, że amunicja standardowa zadaje jakieś tam obrażenia, jakieś tam penetracje. W wypadku goldowej amunicji, tak zwanej, zadawało to więcej, mniej obrażeń zadawało, a miało więcej penetracji. W wypadku hajków to były na jakieś lekkie pojazdy, takie lekko pancerzone, które zadawały dużo obrażeń. Chociaż jak widzę te zadawanie obrażeń z hajka, to już wolę władować PPK i mieć większe obrażenia. No to ja tak widzę, nie? I tego. I to jest właśnie jeden z tych też kolejnych powodów, dlaczego tego nie chcę. Nie chcę już grać w WOTA, bo po pierwsze, że mnie drażnią tacy ludzie, którzy non stop, obojętnie z jakim tymś pojazdem na nich nie wyjechał, oni zawsze pakują tego golda. Jakby kurna, to była jedyna sensowna amunicja w tej grze, a WG w ogóle tego nie widzi, że to jest taki problem czasami, bo ktoś się ustawia, próbuje się uczyć WOTA, kontować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dostaje po pizdzie od jakiegoś jełopa, który po prostu jedynie co widzi to gold. Wiadomo, fakt, gold też się potrafi odbić. Mi to nawet czasami dosyć często też się odbijał. Ale mnie to dosyć denerwowało, że nawet w niektórych pojazdach ten gold to był jedyny pocisk, który można było zamontować w danym pojeździe, na przykład IS-3 na stoku. To jest katorga, to jest dramat. Gdzie tu jest sens zabawy, kurwa? Co to jest? Co to jest? Czy tylko gold jest tam sensowną amunicją? Czy nie da się jakiejś innej amunicji zamontować i mieć spokój? Jedynie czym waliłem to PPK-ami na jakieś średnio opancerzone pojazdy, jak dałem spenetrować ich hajkami, bo mi szkoda było tego srebra całego na golda. Bo nie miałem konta premium i nic. I w wypadku części pojazdów jest tak samo. Że IS-3 nie jest tylko taki pokrzywdzony, tylko dosyć jakaś tam część tych pojazdów w ogóle nie ma takiego domagającego działa na tier. I po prostu jedynym sensem grania jest gold, że po prostu ten czołg wymaga golda i niczego więcej, że nie ma jakichś tam poprawek. Nie, nie ma. WG w planach miało balansować te amunicje i się dalej pierdzieli. Jeszcze w taki kijowaty sposób, że wiecie, że zwykła amunicja zadaje jakieś tam obrażenia, ale większe obrażenia zadaje, ale ma taką jakąś tam penetrację. W wypadku golda nic się w ogóle nie zmienia, że ma większą penetrację od standardowego pocisku, ale ma mniejsze obrażenia przez to. I coś tam z hajkami mają pieprzyć. Co w ogóle dla mnie jest głupotą, bo te hajki... chyba tam pociski nietykalne są na artach, ale na reszcie czołgów jakoś można tykać te. I chyba nawet tam lekko za bardzo nie widać tego wrażenia na tych kołowcach, bo kołowce właśnie też miały te walnięcie na hajekach. Jakoś nie widzę, żeby tam zostawały po dupie jakoś ostro, bo jak sprawdzałem ostatnio te, czyli tam nie wiem kiedy to było, ale jak sprawdzałem statystyki tego, jak ma to się zmienić, to ja się zastanawiam, czy WG czasem po prostu nie już idzie w ten właśnie taki target, który ja podejrzewałem, że to jest taki podobny do Fortnite'a, że to tylko i wyłącznie no-skillowe dzieci mają w to grać, a reszta niech wypierdala. Że to tylko jakieś jełopy, które po prostu mają kupę kasy, po prostu wydadzą kasę na tą grę i będą tworzyć z niej jakieś bóstwo, jak w wypadku Fortnite'a, że dzieciaki robiły w wypadku Fortnite'a bóstwo jakieś, że Epic to był taki mega świetny, a się szczerze jak dowiaduję co tam było, to się zastanawiam, kurwa, dobrze w to gówno nie grałem. Że po prostu to jest, że ponoć taka to jest no-skillowa gra, że po prostu ja nie wiem, kto to kurwa tworzył, kto to wymyślał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo ponoć w planach to miało być fajny jakiś tower defense, a wyszedł battle royale dla no-skillowców. Ja się dziwię, że w ogóle jest do tego liga. To jest w ogóle dla mnie ciekawe i w ogóle zastanawiam się, jakim cudem to w ogóle mogło powstać. Ale ja tam nie wnikam. Może to będzie jak z WOTem. Liga WOTa też już niby jest, ale nikt jej nie widział chyba od 2 lat, albo od 3. Jeszcze tak z tych chyba WOTowskich, chyba problemów raczej już nic nie ma. I właśnie tutaj jest problem, że WG ma w dupie klientów i dbanie o nich, że po prostu jak na przykład, nie wiem, jakiś jest cheater za imbotem, jakoś za bardzo nie, nie,
nie interesują się takim delikwentem, że on tak cheatuje, że on łamie regulamin, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ma to w dupie, bo hajs się zgadza i w ogóle i ten. I fajnie, i jest git. Upadku War Thundera coś tam niby robią, ale ja tam nie wiem, szczerze nie wnikam. Mnie to nie interesuje, ja gram bardziej tak po prostu dla frajdy, ale to później. Teraz World of Warplanes. World of Warplanes szczerze było dla mnie taką odskocznią od WoTa. Od tej całej toksycznej społeczności i od tego, że po prostu mnie denerwował. World of Warplanes przed wersją bodajże chyba tam 2.0 był mega fajną grą, mi się bardzo podobała, była taka dosyć skillowa, ale jednak nie aż tak mega jak na przykład War Thunder. I to mi się podobało. Może chujowa była grafika, ale wtedy to po prostu nie dało się takiego mocnego silnika chyba dać graficznego i no po prostu się chyba nie dało, bo mój komputer by się spalił przez to. Ale było fajnie, mi się bardzo podobało, bo był jakiś powód do grania i była zachęta i tak dalej. Do trzeciego tam tieru siedziałem, potem sobie chyba przerwę bodajże zrobiłem i potem się pojawiło wersję 2.0. Wersja 2.0 miała fajny silnik graficzny, bardzo mi się podobał, tylko był jeden problem. Było dosyć trochę zbytnio, na pewno na forum to dosyć często można było wyczytać, że WG tam za bardzo ingeruje w grę. Tak w taki zły sposób, nie w ten pozytywny, ten zły. Że wystarczy, że pojawiały się drzewka, w ogóle takie, raczej gałęzie w sumie premium, które można byłoby spokojnie domontować do drzewka od razu i nie byłoby problemu, bo też takie widzę afery, że ja się dziwię, że nie ma po prostu z tego afer raczej, o, tak można to nazwać, gdzie, dajmy na to, trzy pojazdy były niemieckie bombowce, jak zostały dodane, to najpierw były jako pojazdy premium, bodajże jak pamiętam, potem jako pojazdy chyba specjalne, że tam się dostawały w jakiś sposób, że tam trzeba coś było ugrać i tak dalej, albo na odwrót, mogę się mylić, możecie mnie ten poprawić w komentarzach. I potem się pojawiły w drzewku. Potem się gdzieś tam później, chyba rok później pojawił się event, że już dokończone zostało całe drzewko. I dajmy na to, można było to chyba zrobić nawet wcześniej, ale po prostu w WG się nie chciało. Wystarczy, że dosyć często na forum widziałem, że dosyć często dostają, gracze są wkurzeni, bo widzą, że boty z ich drużyny na przykład robią jakieś debilne rzeczy albo jakieś mega super niesamowite manewry i mają po prostu albo przegrywają, albo wygrywają i w ogóle nie ma jakiejś za bardzo ingerencji tu u gracza, że gracz tu jest tutaj tylko dodatkiem, bo ja też to zacząłem zauważać, że coraz bardziej czuję się jako taki dodatek, nie taka osoba, która serio ma znaczenie w rozgrywce, tylko coraz bardziej takim pionkiem się czułem. I zaczęło mnie to po prostu nudzić. Wystarczy, że mecze, no w sumie w War Thunderze też ponoć, no są, widzę jakie są długie, ale w wypadku World of Warplanes to jest po prostu, czasami to była masakra, nie? Wystarczy, że weź tu zagraj i tak dalej, i tak dalej. Coraz bardziej mi się potem po prostu już nie chciało w to grać, bo się nudziłem, bo dajmy na to, wersji przed 2.0 było fajnie, było ciekawie, bo można było, dajmy na to, sobie takim ciężarem lecieć jak bombowiec, albo sobie latać gdzieś nisko i rozwalać tych przeciwników i te wszystkie pojazdy, coś trochę jak w War Thunderze. A w wypadku potem po 2.0, to bo tak mi się wydaje, że ciężkie myśliwce poszły tak trochę w odstawkę i na rzecz bardziej bombowców, ale choć szczerze, tam ciężary najpierw na początku to było trochę ciężej, bo w wypadku tych wyższych tierów, bodajże od 8 to była nuda praktycznie, bo ja nie wiem, czy co miałby taki ciężki robić, nie? Na przykład taki niemiecki ciężar, co miałby robić, jako szturmówka z lepszym silnikiem, czy co, bo ja nie wiem, szczerze, bo nie wiem, nie widziałem w ogóle sensu posiadania ciężara, nie? I tego, i tam potem się fajnie bo zrobiło, bo nowe bombowce się pojawiły, więc te ciężary tam na wyższych tierach miały więcej rzeczy do roboty, bo mogły też pilnować, żeby bombowce nie zaatakowały danego miejsca, nie? I to było nawet fajne, tylko szczerze widziałem dosyć dużo błędów. W postaci na przykład, nie wiem, kamery, którą nie można było jakoś w normalny sposób ustawić, tylko w jakiś dziwny się ustawiła i ciężko było coś w ogóle z nią zrobić. Jeszcze były takie błędy niby tam dźwiękowe, jeszcze jakieś były związane z karabinami. Jeszcze zauważyłem bodajże błędy takie jak
takie, że po prostu na przykład, nie wiem, samolot jest zniszczony, ale dalej stoi na mapie, jest pokazywany, że o, tu jest samolot, tu jest samolot, tu jest samolot, nie wiem o co chodzi. I tu jest też jakieś halo i szczerze na przykład jakieś błędy związane z przewagą w bitwie. Czyli takie coś, jeżeli ktoś nie wie, to chodzi tutaj o to, o przejmowanie fabryk. Dajmy na to, mamy jakąś fabrykę i dajmy na to, tam ją przejmujemy i potem czekamy na jakieś dorzucenie przewagi. Czyli po prostu fabryka naprodukuje przewagę po jakimś czasie. Czasami to się pojawiało, a czasami w ogóle tego nie było. I dosyć często było to drugie. Że po prostu ktoś przejmował tą faktorię i nic tu nie było. To szczerze, to był tylko punkt do przejęcia i nic więcej. I to był problem, nie? Jeszcze był dosyć ciężki problem z bazami wojskowymi. Że dajmy na to, baza wojskowa po bodajże tam... Nie pamiętam dokładnie, czy z tym był taki mega problem, czy to od czasu do czasu się pojawiało, ale że dajmy na to, czekamy na tą rakietę, żeby przejął dany punkt, żeby tam po prostu żeby z bazy wojskowej wyleciała rakieta i zaatakowała jakiś obiekt. I czekamy, czekam tam 10 sekund i potem znowu jakieś 5 sekund dodatkowo, nie wiadomo za co. I tak można było czekać chyba z max 20 minut lub też 30. Bo też się tak czasami mi się wydaje zdarzało, jak pamiętam. Chociaż teraz coraz bardziej o tym zapominam, bo po prostu po co mam pamiętać jakąś grę, która mi się już zaczęła nudzić i być ciekawa. Bo ja się czułem po prostu znudzony. W wypadku TF-a to znudzenie to można jakoś zastąpić, bo teraz zacząłem grać w Wiedźmina trójkę. Niestety nie będzie tego nagrane, bo po prostu nie mam ochoty w to grać, bo jak widzę jakieś rzeczy singlowe u mnie na kanale, to po prostu... Próbowałem Wiedźmina, jedynkę, nie, nic za bardzo, ani komentarza, ani nic, a dla mnie najważniejsze są subskrypcje i komentarze, ale bardziej to drugie, przepraszam, komentarze. I to mnie dosyć tak trochę smuci, że tak naprawdę doprowadza mnie do takiego stanu, że ja nie wiem, czy sensem będzie zamknięcie po prostu kanału, czy dalszy rozwój. Bo serio, dla mnie te komentarze się liczą. Że ja wiem, co ja robię źle, jeżeli dajmy na to, nie wiem, nie ma dźwięku w materiale, to ja o tym dzięki temu wiem, bo czasami po prostu nie mam ochoty albo czasu, żeby to sprawdzić. Czyli na przykład dźwięk materiału jest. Czasami po prostu czuję, jakbym wrzucał film i po prostu szedł eter i w ogóle tego nikt nie zauważył, bo okej, spoko, są wyświetlenia. Ale dla mnie ważniejsze jest to, żeby jakieś życie na kanale, bo dajmy na to, próby tworzenia fanpage'a u mnie to wygląda tak, że ja praktycznie już tam nawet sam nie siedzę i nie sprawdzam, co tam się dzieje, bo ja nie widzę sensu. Discorda też zrobiłem specjalnie dla widzów, żeby tam w razie czego można najpierw to jakoś powoli podbudować, a potem dopiero coś tam można wtedy się zastanawiać, co tam można rozwinąć i tak dalej, a ja nie widzę w ogóle tego sensu. W wypadku World of Warplanes chyba dosyć duży był hype na moim kanale. Nie wiem szczerze, jak tam było, bodajże i jeszcze większy był hype, mi się wydaje, na Pokémon Revolution Online, ale Revolution Online to jest po prostu dla mnie już zamknięty temat, tak samo jak Troll. Po prostu zaczęło mi się to nudzić, było nieciekawe, już nudne i nie miałem za bardzo ochoty już tego nagrywać, bo rozgrywka mnie po prostu sama w sobie nudziła, bo to już były takie po prostu flaki z olejem, to samo. Gry fajne, ale po prostu na jakiś czas. Albo po prostu, żeby sobie z kimś pograć. Tak samo z TF-em czasami mam wrażenie, ale szczerze TF-a po prostu lubię. Bo tam trochę już rzeczy nakupywałem i po prostu też trochę tego szkoda. Teraz właśnie mowa o War Thunderze. Szczerze dla mnie War Thunder nie jest grą świętą. Gadzin tam trochę swoje narobił, Mausa usunął i tak dalej. I dla mnie to ja nie będę za to płacił. Ja wolę być free-to-playowcem, ale widzę, że te bycie free-to-play tutaj, a w wypadku WG jest różne. Tutaj sobie mogę na przykład nie mu dekorować tak jak chcę, ale nie aż tak mega fajnie jak w WoCie. Ale zawsze mi się podobało jakoś. Mogę sobie udekorować tak jak chcę. Konto premium też mam na czas i fajną czuję rozgrywkę taką bardziej skillową, że nie ma jakiegoś durnego RNG, które mi pilnuje każdego pocisku, który leci, że dajmy na to ten walnie za 1000 coś tam, a tamten walnie za 800. Tam mniej. I tutaj jest różnica. Kolejnym tym właśnie, że na przykład World of Warplanes, a War Thunder to też jest straszna różnica, bo mnie denerwuje w World of Warplanes to, że jest po prostu takie sterowanie dosyć takie, aż czasami zauważalne i to bardzo.
że dajmy na to, na przykład, nie wiem, pamiętam jeszcze jakiś, jeszcze był jakiś event, jak pamiętam, wiązany bodajże tam, nie pamiętam dokładnie z czym, jakimś wydarzeniem historycznym, ale chyba był zwykły event, po prostu, dajmy na to, jedna drużyna ma falę bombowców, którą musi upilnować, a druga ma tego bronić. I dajmy na to, za pierwszym razem, jak to się pojawiło, ten event, to bodajże chyba zawsze drużyna atakująca zawsze wygrywała, że były małe szanse na to, że obrońcy się mogli po prostu to wygrać, a potem się ten event zmienił i wyszło na odwrót. I tutaj po prostu się zastanawiam, po chuj Bóg takie w takim wypadku to tworzysz. Albo w takim wypadku, jeżeli to tworzysz, to też się słuchaj swoich własnych klientów, bo to klienci wydają na ciebie kasę. A jeżeli ty po prostu wciskasz im na siłę tego, ten sklep premium i tak dalej, to tym bardziej ich zniechęcasz, bo oni widzą tylko, że ty lecisz po prostu najzwyczajniej w świecie na kasę. W wypadku Wiedźmina to tak nie czuć na przykład. I chyba, nie wiem, zastanawiam się też nad odegraniem Gwinta, ale jakoś mi karcianki nie przemawiają. Szczerze, grałem Gwinta na tej wersji w Wiedźminie Trójce. Jakoś mnie to mega nie interesuje, ale War Thunderze to dajmy na to, na przykład jak masz pojazd premium, to niekoniecznie jesteś jakimś mega bóstwem albo po prostu gościem, który ma lepszy czołg. No dajmy na to, w wypadku WOTA pojawiały się pojazdy, które po prostu miały tą wersję premium i one były lepsze od tych swoich drzewkowych wersji. I bo miały tam jakieś lepsze statystyki, a nie, że po prostu były na przykład, jakbym ja wolał, czyli dajmy na to, jeden taki jest z dobrej sytuacji, a drugi jest z innej sytuacji lepszy. Dajmy na to, trzeba się zastanowić, którego wybrać bardziej. A dajmy na to, WG teraz ciśnie jakoś mega niesamowicie. Nie pod, na przykład pod skiny, jak to by ludzie chcieli, żeby po prostu już nie aż tak mocno ingerować w tą grę, to nie, to WG dalej wpycha te premki. Niektóre takie okej, okay, niektóre słabe, niektóre po prostu trochę przesadzone. A w wypadku Genjina, to ja widzę, że taki pay to win jest nachalny. Znaczy, przepraszam, nie o to chodzi. Trzeba to wyciąć. Właśnie tak, że po prostu jakiś pojazd premium masz, ale nie jesteś taki. Jesteś na równi z jakimś gościem, który nie ma tego pojazdu. I to jest fajne, że dajmy na to, ktoś ma pojazd premium, to ma takie równe szanse jak ten, co ma zwykły pojazd. Tak samo w wypadku było World of Warplanes. I jedynie gdzie widziałem jakieś płatne wspomaganie gracza, to było w wypadku amunicji goldowej, takiej serio goldowej, bo w wypadku World of Warplanes była taka amunicja i chyba dalej jest, że po prostu ona była, o wiele miała wszystkie lepsze parametry od tej zwykłej podstawowej, tej za srebro. Ta za złoto była po prostu wręcz normalnie kosmos, że normalnie potrafiłeś je taką serią po prostu rozwalić bezproblemowo samolot i to było trochę takie, no, przesadzone, nie? Chociaż, że wiadomo, za Golda to ludzie też oczekują raczej. I tu jest właśnie, to był akurat taki plus World of Warplace, dlaczego też dla mnie był fajniejszy niż WoT. Szczerze mnie to teraz w GZA bardzo nie interesuje, co teraz robi. Jedynie co oglądam, to najwyżej filmiki na YouTube, jak ludzie w WoT-cie, na przykład, nie wiem, otwierają sobie paczki, co tam drop dostają. Teraz właśnie dosyć dużo paczek ludzi otwierało te paczki świąteczne i co tam, jakie premki dostawali i tak dalej, i jakie zmiany zachodzą w grze. To mnie interesuje i to jest jedyna rzecz, która mnie jeszcze łączy z WoT-em i World of Warplace. Choć szczerze, World of Warplace to było i tak ciężko w ogóle się dowiedzieć jakichś informacji nowszych. Tak szczerze, bo nie było polskiego nawet kanału w YouTube czy gdzieś indziej. A w wypadku War Thundera to też niby taka wrażenie takiej małej społeczności, że to po prostu, dajmy na to, nie jest taka jakaś mega duża i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale ja mam po prostu takie uczucie, że mam jakiś sens bycia w bitwie, że to ode mnie może zależeć, czy wygra moja drużyna, czy przegra. Wiadomo, fakt, praktycznie ponad połowa drużyny to są boty, ale to nie są takie boty jak w World of Warplace, że one decydują praktycznie o grze, ale to takie boty, które albo denerwują, albo po prostu, no po prostu raczej nie mają takiego mega wpływu, że one tylko są formą wsparcia. O, i to jest właśnie różnica. I to jest właśnie takie mega fajne i to mi się podoba. Fakt, Genji nie jest święty, w ankieta będzie też, czy zamiast WoTa będzie War Thunder.
Zastanawiam się 20 grudnia, gdzieś tak bodajże o godzinie 9 lub tudzież jeszcze w pół do 9, do gdzieś tak do 14, 13. Zastanawiam się nad transmisją na żywo. Prawdopodobnie też będzie na to ankieta, czy będzie Minecraft, czy będzie Cube World, albo najwyżej, które będzie pierwsze. Teraz bardziej coś takie odpowiedzi, które mogą niektórych na przykład interesować. Dlaczego mnie tak długo nie było? Odpowiedź jest dosyć prosta. Po prostu nie miałem kompa. Moi starzy Janusze jak zawsze uznali, że lepiej mi zabrać tego kompa, bo niby tam mówią, że się troszczą, a tak naprawdę szczerze pretekstem takiej troski. Jeżeli ktoś jest rodzicem, to po prostu nie róbcie takiego kurewstwa dzieciakowi, że na przykład coś tam mu mówicie, że gówno mi obchodzą twoje oceny, a potem się wpieprzasz mu na dziennik i sprawdzasz, jakie on ma oceny. Dla mnie to jest po prostu kurewstwo, bo moi rodzice mówią, że nienawidzą kłamstwa, a sami stosują wobec mnie kłamstwo i po prostu coraz bardziej widzę, że albo ich trzeba traktować jak debili, albo po prostu mieć ich gdzieś i po prostu prędzej czy później się stąd wyprowadzę i po prostu będę mieszkał sobie tam na swojej jakiejś stacji. I ja bym po prostu chciał się stąd zabrać swoje rzeczy i wynieść się stąd. Wynieść się z tego domu. Jedynie szczerze, jaką osobę z mojej rodziny szanuję, to jest w sumie dziadek. Jedyna to jest osoba, która potrafi mnie zrozumieć, że proszę o subskrypcję mojego kanału, bo widzę, że nie wiem, czy to YouTube mi odcina te subskrypcje, czy po prostu ludzie po prostu zaczynają się mną nudzić. To sorry, ale ja nie zmienię głosu jakiegoś na nim, jakbym się Helu nałykał, to może byłoby śmiesznie, ale ja bym nie miał na to ochoty. Tak samo na modulację głosu potrafię to jeszcze chyba zrobić, ale ja nie będę tego robił specjalnie tylko po to, żeby zrobić jakiś szok czy coś. Ja po prostu jestem gościem od gamingu i jeszcze w planach coś tam mam, jeżeli mi się kanał rozwinie. Chyba w sumie to już wszystko. Do zobaczenia i pa.